W sprawie węża starodawnego. I myślę, że dzisiejsze informacje wielu zdejmą z planszy. Ci, którzy nie dowierzają, będą mieli duże oczy dzisiaj. Zobaczcie. Julia i Blob to dwa dźwięki, które zostały zarejestrowane w latach 90. Blob w roku 1997 przez agencję NOAA. I był to dźwięk, który był słyszalny przez wiele czujników w całym oceanie, dźwięk podwodny, który był słyszalny w zasięgu ponad 5000 km. I wielu spekulowało, co to za dźwięk, bo dźwięki słyszalne na taką odległość są czymś nietypowym. Żadne żywe stworzenie nie daje tak daleko słyszalnych dźwięków. Kolejny z tych dźwięków to Julia, słyszalny w 1999 roku zarejestrowany. I zainteresowało mnie coś. Zacząłem szukać w tym temacie i na oficjalnej stronie National Oceanic and Atmospheric Administration, czyli NOAA właśnie, której rejestrowały te dźwięki, znalazłem informację i wytłumaczenie oficjalne na temat tego dźwięku. I mamy na NOAA wpis. Góra lodowa osiadła na dnie morza. Julia. Ten dźwięk został zarejestrowany 1 marca 1999 roku na wschodnim równikowym Pacyfiku Autonomicznym. W hydrofonowym układzie tych właśnie czujników. Najbardziej prawdopodobnym źródłem dźwięku, dawniej znanego jako Julia, jest duża góra lodowa, która osiadła na mieliźnie u wybrzeży Antarktydy. Ze względu na niepewność azymutu przybycia, punkt wyznaczono źródła tego dźwięku pomiędzy cieśniną Bransfielda a przylądkiem Adary. I ten dźwięk był słyszalny na 5000 km. Również około 4-5 tysięcy kilometrów zasięg był tego dźwięku i w tamtym czasie wielu naukowców spekulowało, co było źródłem tego dźwięku i wielu naukowców w świecie naukowym rozważało na poważnie możliwość istnienia nieznanego wielkiego stworzenia. Dlaczego? Dlatego, że ten dźwięk zarówno jeśli chodzi o jego formę, jak i częstotliwości, bardzo niskie częstotliwości, kojarzył się naukowcom z dźwiękiem żywego stworzenia, podobnego na przykład do wielorybów i tak dalej, ale o wiele, wiele większego, tak? Nieznanego. A później oficjalnie NOAA dała wymówkę góra lodowa na dnie morza, tak? Ale posłuchajcie tego dźwięku, a szczególnie teraz zobaczcie to. Oficjalna wersja, skąd pochodził ten dźwięk? Z okolic cieśniny Bransfielda. Wiecie, gdzie jest cieśnina Bransfielda? Tu jest nasz pysk, tak? Cieśnina Bransfielda jest tutaj. Stąd wywodził się dźwięk słyszalny 5000 kilometrów. 5000 kilometrów nawet dalej. Z dziwnym przypadkiem tutaj z boku łba tego węża starodawnego, który ma tu nozdrza, z których leci dym, tak jak pisma mówią. Czyli on jest w stanie takiej hibernacji, ale żyje i wydaje nawet dźwięki. A teraz posłuchajcie tego dźwięku w oryginalnym tempie i sami ocencie i zwróćcie uwagę, gdzie było źródło tego dźwięku i sami ocencie, czy to dźwięk lodowca, czy raczej żywego, wielkiego stworzenia.
A, bym zapomniał, jeśli jeszcze tego nie robisz, możesz mnie zasubskrybować. Jeśli chcesz, możesz też mnie również wesprzeć. Informacje znajdziesz w opisie pod każdym filmem. No i oczywiście zapraszam Cię do zostawienia komentarza. To na pewno pomoże mi zdobyć większe zasięgi, aby te informacje dotarły do większej ilości osób. Trzymajcie się, z Bogiem, hej!